odpowiedź na Facebooku. Dotarła do nas, kiedy widziała, że tworzyliśmy do finałowego sezonu Gry o Tron jeden z artefaktów. To była dłoń Jaime'ego Lannistera. I teraz nie wiem, ilu z Was tak naprawdę widziało ten serial i czy ktoś Was kojarzy, cóż to za dłoń była, nie? Nie chcę spoilerować, jeżeli ktoś nie oglądał, ale powiedzmy, że była to bardziej proteza dłoni i musieliśmy wykonać coś na rodzaj takiego reinterpretacji artystycznej. Nie chodziło o to, że oni nam dali ten projekt na zasadzie zróbcie taki sam, a często tak, że klienci oczekują tego, żeby to był konkretnie wykonany projekt według ich jakiegoś zamysłu, tylko przysłali nam za wzór rękę Jaime'ego Lannistera, tą oryginalną serialu i powiedzieli, żeby zrobić coś, co będzie nawiązywało do historii tej postaci, ale jednocześnie, żeby była to nasza reinterpretacja tego motywu, no bo to w sumie jeden z tych najbardziej znanych. No i stwierdziliśmy na początku, że zrobimy taką rzecz w postaci połączenia tej dłoni, która w serialu jest otwarta, że będzie zaciśnięta w pięść, jako że filmowy sezon, chcieliśmy, żeby to było takie z przytupem. I tutaj miało być wlutowane smocze szkło. Główny wróg w tym serialu miał w sumie kilka słabych punktów. Mógł zostać zabity albo ogniem, albo właśnie smoczym szkłem, albo jak pamiętam jeszcze stalą waliriańską. Tylko tej trzeciej było bardzo mało. Natomiast smocze szkło w końcu odkryli, gdzie się znajduje i no nie byłoby dziwne, gdyby ten Jaime mógł właśnie pójść do boju, jeżeli by się zdecydował w tym finałowym sezonie, by poszedł właśnie z tą swoją protezą zaciśniętą w pięść i ze smoczym szkłem, nie? Ale HBO powiedziało: "This is really great idea, this is amazing idea, oh my goodness, but we believe you can do something even better." Nie? No i w tym momencie zacząłem mówić, ale jak lepiej? No, co możemy zmienić tak naprawdę? To znaczy, czy ten pomysł, czemu jest zły tak naprawdę? Powiedzcie, no, naprowadźcie nas na trop. I oni zasugerowali, że słuchajcie, pierwsze co, istnieje taka znana teoria fanowska mówiąca, że to właśnie Jaime Lannister będzie tym, który pokona głównego złego bohatera, czyli tak zwanego Nocnego Króla. Jaime był nazywany Królobójcą, ale także z angielskiego The Night Slayer. I ta teoria fanowska, że to on będzie głównym, no, w sumie to bohaterem, który się pozbędzie tej osi zła, to będzie The Night King Slayer, czyli zabójca Nocnego Króla. I oni powiedzieli właśnie, że Tom, this is great, ale boimy się tego, że za bardzo będziemy sugerowali fanów, jak będzie wyglądało zaskoczenie. Więc tu bardziej chodzi, żebyście nawiązali do czegoś, co naprawdę jest związane z historią tej postaci. Jaki był dzień tak naprawdę? Zadaliśmy sobie pytanie, co ta postać sobą reprezentuje, jakie były jego wartości. On był bardzo rozdarty między tym, żeby być oddany względem no, brutalnego rodu Lannisterów i w sumie ostatni spadkobierca, więc musiał to wszystko trzymać twardą ręką, no, ale z drugiej strony też miał bardzo ludzkie oblicze. Stwierdziliśmy, że zrobimy taki projekt, gdzie ta dłoń zaciśnięta w pięść w dalszym ciągu będzie występować, tylko będzie trzymać wagę szalkową, gdzie z jednej strony będzie wiernie anatomiczne ludzkie serce, żeby pokazać jego ludzkie oblicze, a z drugiej strony z kolei ramiennik to było królewska gwardia, królewska zbroja gwardii do misterii. I tak to się zaczęło.